Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie nie prowadzi zwykłych lekcji, a warsztaty, w ramach których młodzi lubinianie poznają tajniki świata zwierząt. Przedstawiam im prezentację multimedialną, opowiadam, pokazuję rysunki i obrazki, zadaję im pytania, też troszkę wyciągam od nich takiej wiedzy, którą one mają. Chodzą też po parku, czasem jak będzie pogoda ładna, to będą trochę zajęcia w terenie. Po prostu będziemy przy każdej klatce opowiadać o danym ptaku na przykład, czy o dinozaurach przy modelach. Zajęcia są przeznaczone tak dla młodzieży szkolnej, jak i przedszkolaków. Oglądaliśmy ptaki. I co, podobało Ci się? A jakie ptaki najbardziej się podobały, zapamiętałeś? Alły. A jaki jest Twój ulubiony ptaszek? Wróbelek. Pracownicy Centrum Edukacji Przyrodniczej przekazują uczestnikom zajęć wiedzę, której nie ma w szkolnych programach nauczania. Nawet dla dorosłych są tak ciekawe rzeczy, że na co dzień się z takimi rzeczami nie spotykamy. Tutaj można się dowiedzieć wielu szczegółów, niuansów życia zwierząt, które na co dzień, na które nie mamy możliwości poznać. Edukacją przyrodniczą zostanie objęte 12 tysięcy dzieci i młodzieży z terenu Lubina. Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ubiegłoroczny koncert młodej polskiej perkusistki Doroty Piotrowskiej, pochodzącej z Lubina, a mieszkającej obecnie w Nowym Jorku, został okrzyknięty sensacją przez krytyków magazynu Jazz Forum. Dorota znana jest z nowoczesnych kompozycji z motywami zakorzenionymi w tradycyjnych rytmach. Jej zespół to żywa mieszanka muzyków, łącząca neopop i wpływy muzyki latynoskiej z odniesieniem do tańca i literatury. W Lubinie z artystką zagra na trąbce Jeremy Pelt oraz kubański perkusista Ismael Wignal. W sekcji rytmicznej gwiazdy polskiej sceny jazzowej Michał Barański na kontrabasie i Dominik Wania na pianinie. Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Muza 2 października o godzinie 19:00. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.